Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Upfindera. Jak zawsze pokażę Wam kilka ciekawych gier i aplikacji, a zaczynamy od suchara. Jak nazywa się tajemnicza tarka? Sekretarka. Na początek dzisiejszego odcinka stoczymy sobie wojnę ze zombiakami, czyli gra Zombie Frontier 2 Survive. Naszym zadaniem jest pokonywanie zombiaków, oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, za pomocą różnego rodzaju broni. Oczywiście fabuła gry jest znana z innego rodzaju tego typu gier, jednak sama grywalność tej gry jest moim zdaniem nadzwyczaj dobra, ponieważ mimo nie najlepszej grafiki, która w niektórych grach jest lepsza, to mimo wszystko przyjemność grania właśnie w tą grę jest znakomita. Mnie ona bardzo wciągnęła, mimo że, jak wiecie, nie za bardzo lubię zombiaków, nie za bardzo lubię gier z tego segmentu. Jednak muszę Wam powiedzieć, że jest to dobry zabieg czasu, warto pobrać i spróbować swoich sił właśnie w tym tytule. Możemy za monety, które zdobywam w trakcie gry, dokupować broń, ulepszać ją. Możemy również dokupić za prawdziwe pieniądze wirtualne pieniążki, za które możemy potem kupować broń, ulepszenia i tak dalej. Zaraz zobaczycie, jakie są dostępne mniej więcej broni. Mamy tutaj MP5, przykładowo. Wyróżniamy w grze dwa rodzaje pieniędzy. Jedne są złote monety, drugie są zwyczajne pieniądze, które pozwalają nam jedynie na zakup dwóch broni, więc tutaj w tym miejscu programista zachęca nas w cudzysłowie do wydawania pieniędzy prawdziwych. Jednak mimo wszystko warto zainstalować tę grę, spróbować i może właśnie ona Wam się spodoba. Moja kolejna propozycja zainteresuje przede wszystkim fanów kina, mianowicie aplikacja FilmWeb, którą właśnie Wam prezentuję, zawiera wiele informacji przydatnych dla kinomaniaków, przykładowo począwszy od telewizji, począwszy od programów, co obecnie leci, czyli programu telewizyjnego, aż po nasze rekomendacje filmów zawiera ta aplikacja. Przykładowo po ocenieniu 50 filmów właśnie w tej aplikacji możemy zobaczyć sobie, które nam ten program filmy proponuje do obejrzenia, których jeszcze nie oglądaliśmy. Przykładowo 70% moich kryteriów spełnia film Code Da Vinci. Mamy tutaj zawartą całą obsadę. Możemy zobaczyć sobie na przykład, kiedy leci ten film, na jakim kanale. Możemy jakieś zobaczyć sobie zrzuty z filmów. Jeżeli jest możliwe, możemy też również obejrzeć sobie zwiastun. Jeżeli nas interesują najnowsze tytuły filmów, możemy sobie sprawdzić zwiastuny i programy, czyli najnowsze filmy, które mają się ukazać w najbliższym czasie na ekranach w kinach. Możemy też sprawdzić nasze filmy, które są obecnie emitowane w okolicy, przykładowo w mojej okolicy, czyli w okolicach miejscowości Koło jest tylko jedna propozycja, Gambit, czyli Jak ograć króla, i możemy sobie sprawdzić przed całą obsadę, zobaczyć reżysera, jego informacje, co wyreżyserował również, jakie inne filmy. Możemy zadać sobie filmy również do obejrzenia w przyszłym czasie. Bardzo ciekawa propozycja. Jeżeli jesteście kinomaniakami, lubicie filmy, na pewno jest to aplikacja dla Was. Następną moją propozycją jest mini motor do gier wyścigowych. Przypadła taka niechlubna tradycja, że jeżeli gra nie wykorzystuje akcelometra, to znaczy, że nawet nie warto się nią zainteresować. Otóż nie, wcale tak nie jest. Mini motor właśnie pokazuje, że wcale nie trzeba korzystać z akcelometra w urządzeniu, aby dobrze i ciekawy sposób spędzić czas przy grze wyścigowej. Zaraz zobaczycie mniej więcej, na czym polega nasza rozgrywka w tym tytule.
Przechodzimy w bardzo ciekawy sposób pomiędzy sekcjami. Wybierzmy sobie jakiś wyścig dowolny. W tym momencie to nie ma akurat żadnego znaczenia. Trzeba chwilkę poczekać, zanim gra nam się załaduje. I jak widzicie, już mamy zapoznanie z mapą. Sterujemy za pomocą kierownicy takiej, która znajduje się po lewej stronie naszego urządzenia. Obracając kierownicę, obracamy również nasz samochód. Musimy driftować tak, aby po jak najmniejszym torze poruszać się i wyprzedzać naszych przeciwników. Jak widzicie, gra jest bardzo ciekawie zrobiona. Nie mam tu żadnych zastrzeżeń do grafiki. Gry właśnie jest również bardzo dobra. I bardzo ciekawy, bardzo zaskoczył mnie ten tytuł, ponieważ muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się aż tak fajnie spędzonego czasu przy grze, która na pozór może się wydawać bardzo pospolita, nudna i wreszcie dopracowana, ponieważ sterowanie za pomocą dotyku ekranu w grach wyścigowych nigdy nie było ciekawym wyjściem. Tutaj jednak programista stanął na wysokości zadania i stworzył naprawdę bardzo, bardzo wciągającą grę i zachęcam Was ją do pobrania tej gry. Co ciekawe, możemy ulepszyć oczywiście nasz pojazd, o ile mamy odpowiednie środki zebrane w trakcie gry. Musimy chwilkę poczekać, aby wrócić do menu całej rozgrywki. I na przykład ulepszymy sobie nitro, czy też szybkość naszego samochodu. Ile mamy odpowiednią ilość środków zebranych, możemy kupić dodatkowy samochód, możemy ulepszyć, pomalować i tak dalej. Gra bardzo ciekawie zrobiona, warto wydać kilka złotych właśnie na ten tytuł. Z racji, że spędzacie trochę czasu na moim kanale, to pewnie większość z Was interesuje się technologią, nowinkami technologicznymi, dlatego ta aplikacja powinna Wam przypaść do gustu. Mianowicie jest to zbiór wszystkich informacji technologicznych ze świata, które mogą Was zainteresować. Przykładowo weźmy sobie jakiś artykuł z czekiem na iPada i trzeba chwilkę poczekać, zanim zostaniemy przekierowani do strony, w której znajduje się właśnie ta informacja. Możemy sobie przeczytać daną nowinkę technologiczną. Wiele ciekawych informacji właśnie zawartych w tej aplikacji, wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, o ile się lubi tą kategorię informacji. Jeżeli się nie interesujecie technologią, to wiadomo, nie będzie to Was interesowało. Natomiast dla osób, które lubią ten segment życia codziennego, to na pewno aplikacja przypadnie Wam do gustu. Ja osobiście mogę Wam bardzo gorąco polecić. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na mojego Facebooka, na którym możecie zadać mi różne pytania. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam Was na portal android-mania.pl, na mojego bloga. Zachęcam do pisania własnych ulubionych aplikacji gier w komentarzach pod filmem. A tymczasem żegnamy się. Cześć i do następnego odcinka.